kończy się właśnie pierwszy tydzień ferii zimowych. Najmłodszym mieszkańcom naszego miasta wiele rozrywek zapewniają ośrodki kultury oraz sportu i rekreacji. Zainteresowanie ofertami jest ogromne. W Suwalskim Ośrodku Kultury udział w Zimowej Akademii Artystycznej do tej pory wzięło około 300 osób. Dzieci uczęszczają na codziennie organizowane przeróżne zajęcia. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczne. U pana Mieczysława Iwaszko, pani Haliny Mackiewicz. Później bardzo duża grupa, bo ponad 70 osób uczestniczyła w zajęciach tanecznych prowadzonych przez panią Kingę Kobielę, panią Ewę Niedźwiecką i Irynę Popową. No i zajęcia prowadzone przez panią Lidię Żyniewicz i Halinę Lutyńską z rękodzieła, czyli malowanie na szkle, dekupaż, takie różne rzeczy. Ponad 70 osób. Zadowoleni są nie tylko instruktorzy, ale i dzieciaki. Chodziłem, patrzyłem na te zajęcia. Rzeczywiście są bardzo szczęśliwe, zadowolone i mam nadzieję, że w drugi tydzień ferii również zaowocuje taką liczbą dzieciaczków w naszym Suwalskim Ośrodku Kultury, do czego oczywiście zachęcam. Niestety mniejszym wzięciem cieszyły się zajęcia teatralne, dlatego zostały odwołane. Będą zajęcia książka artystyczna u pani Mackiewicz, będą warsztaty tkackie, będzie szydełkowanie, pani Helenka Kozłowska będzie prowadziła, no i oczywiście pan Tomasz Kierejsza, który poprowadzi zajęcia za Akademii Gitary, no i oczywiście miłośników bluesa wokół siebie również chce skupić. Dzieci chętnie korzystają też z turniejów i zabaw organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do tej pory wzięło w nich udział około 1000 dzieci i młodzieży szkolnej. Ferię formalnie zaczęliśmy 21 stycznia imprezą pod tytułem Wielki Sportowy Karnawał, gdzie było szereg różnych atrakcji tutaj na hali OSIR-u przygotowanych przez nas oraz przez naszych partnerów. I ta impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, bo prawie 500 osób na nią przyszło. Również dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia, takie otwarte treningi z naszym trenerem bokserskim z sekcji bokserskiej prowadzonej przez OSIR z panem Pawłem Pasiakiem. Z tej formy zajęć w mijającym treningu tygodniu, przepraszam, skorzystało prawie 280 osób, więc zainteresowanie jest naprawdę spore. I te zajęcia, akurat ten cykl zajęć już się skończył. Trwają też inne zajęcia, które były realizowane w mijającym tygodniu, będą w przyszłym tygodniu, jak chociażby młody alpinista, czyli zajęcia z instruktorem na ściance wspinaczkowej. W tym tygodniu skorzystało z tych zajęć 120 osób, także też można powiedzieć, że spore zainteresowanie ze strony dzieci i młodzieży. Szkółka małego nurka, zajęcia, które będą kontynuowane też w przyszłym tygodniu. Są to takie zajęcia, w których dzieci i młodzież mogą poznać podstawy teoretyczne i praktykę związaną z pierwszymi krokami przy nurkowaniu. Zorganizowaliśmy też taki zimowy mundial, w cudzysłowie małe igrzyska dla drużyn podwórkowych w piłkę nożną dla chłopców i dziewcząt poniżej 10 roku życia. Też kilkadziesiąt osób z tego skorzystało, mówiąc innymi słowy, kilka drużyn podwórkowych pojawiło się na naszej hali OSIR. Oblężenie przeżyła pracownia modelarska i zajęcia w akwaparku. Ferie z OSIR-em zakończą rodzinne zawody pływackie w Family Cup. Przewidzieliśmy tam wyścigi indywidualne na odcinku 25 metrów, jak też sztafetę rodzinną 3x25 metrów, gdzie mogą wystartować rodzice z dziećmi. W przyszłym tygodniu dzieci będą mogły kontynuować zabawy na ściance wspinaczkowej. Będzie też mini turniej mieszanych drużyn siatkarskich dla licealistów. Będzie można też poznać tajniki wschodnich sztuk walki na zajęciach prowadzonych przez suwalskie kluby. OSIR zaprasza też na imprezę Turbo Kozak, podczas której będzie można rozegrać turniej na specjalnych stołach do gry w piłkarzyki. Spragnione podwórza dzieciaki będą mogły też wybrać się w teren, do lasu, gdzie poznają zasady posługiwania się kompasem.